Paweł Sołtys, redakcja Pulsu Biznesu. Oj, ciekawe mamy dla Was newsy dzisiaj właśnie w Pulsie Biznesu, bo być może, jeżeli wszystko oczywiście się sprawdzi, spełni, będzie kolejny spektakularny transfer z rządu do biznesu. Tu za moimi plecami tworzy się gazeta, a tutaj autor rewelacji, o których mówię, czyli Grzegorz Nawacki, zastępca redaktora naczelnego, Paweł Gruza, wiceminister finansów, miałby trafić do KGHM-u na kierownicze stanowisko. No i chyba to dość duże zaskoczenie, gdyby to oczywiście miało się wszystko sprawdzić. Tak, z moich ustaleń jest absolutnym faworytem w konkursie na wiceprezesa do spraw aktywów zagranicznych, czyli na takie stanowisko, które w KGHM jest kluczowe, no bo te wszystkie biznesy, Sierra Gorda i tak dalej są czymś, co jest z pewnością największym wyzwaniem w KGHM. Sierra Gorda to taka kopalnia miedzi w Chile, które ma KGHM. Tak, jeśli zdecyduje się wystartować w tym konkursie, a wszystko na to wskazuje, że tak, no to będzie zdecydowanym faworytem, no bo ma poparcie po pierwsze prezesa, z którym się dobrze zna, jest między innymi chemia. Według moich informacji ten transfer pobłogosławił także premier Mateusz Morawiecki, no więc wszystkie znaki na niebie wskazują, na niebie i ziemi wskazują, że wiceprezesem zostanie. No ale dobrze, Paweł Gruza przecież jest kojarzony z sztandarowymi w sumie projektami uszczelnienia systemu podatkowego. Był wręcz twarzą wielu pomysłów typu speed payment, no takich naprawdę twardych atutów w ręku rządu. Rozumiem, że co, paliwo się wyczerpało, czy? Nie no, to jest, można to rozpatrywać w kategoriach takiej no, swego rodzaju nagrody. No wszyscy wiemy, jakie pensje są w urzędach i z pewnością dla menedżera, który się sprawdził w tej roli, ja nie ma żadnych wątpliwości, że Paweł Gruza się znakomicie wywiązał z trudnego zadania uszczelnienia systemu podatkowego, no to przejście do takiego biznesu jest na pewno formą jakiejś nagrody i formą rozwoju. No. Wiadomo, że dobrzy ludzie są potrzebni i w ministerstwie, i w spółkach, no ale czasem trzeba wybierać. Kulisy całej sprawy oczywiście w Pulsie Biznesu i na pb.pl. Proszę zaglądać, proszę klikać w tekst. Nie trudno go chyba będzie znaleźć, bo będzie gdzieś w eksponowanym miejscu, jak sądzę. Należy się tego spodziewać. Do zobaczenia.